Dzień dobry, witamy w przerwie meczu Polonia-Warszawa. Widzę w Łódź do przerwy wynik 1-0 dla czarnych koszul, a ja jestem z panem Dariuszem Góralczykiem, kibicem Polonii. Chciałem zapytać o taką rzecz troszkę mniej związaną z meczem. Chciałem zapytać o atmosferę na trybunach. Widzimy dzisiaj wiele rodzin z dziećmi, kobiety, kibice Widzewa i Polonii praktycznie siedzą na jednej trybunie. Czy to świadczy o tym, że mamy tutaj na Polonii jednak zaprzeczenie tego stereotypu, że na trybunach kibice nie mogą się dogadać ze sobą? No, daleka droga do tego, żeby było tak bajecznie i jak pan mówi, to jeszcze dużo, dużo czasu upłynie, nim będzie tak sielankowo. Wydaje mi się, że teraz w świecie, który jest zagoniony pełen agresji i nienawiści, jest w takim dużym mieście jak Warszawa, a autentycznie potrzeba miejsca, które byłoby miejscem odpoczynku, wyluzowania, bez napinania się, a jednocześnie sportowego. I myślę, że wielokrotnie kibice Polonii w swojej historii pokazali, że są w stanie zrobić ten krok w kierunku tej normalności. I tak chciałbym sobie życzyć tego stadionu. Przychodzę tu z rodziną i chciałbym sobie i swojej rodzinie i miastu temu życzyć, żeby takie miejsce się ostało, a raczej powstało. W związku z tym, to życzenia. Składam sobie życzenia. Ja również do tych życzeń dołączam.